przejdziemy do zamiany ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe. Jak to się robi? A więc tak, stawiam sobie kreskę ułamkową. Wszystko, co jest po przecinku, wpisuję do góry, czyli 4. Zawsze na dole stawiam jedynkę i liczę jedno miejsce po przecinku, więc jedno 0. Tyle, można skrócić, a to za chwilkę. Teraz tak, stawiam kreskę ułamkową, za przecinkiem jest 7, stawiam jedynkę, jedno miejsce po przecinku, więc jedno 0. Teraz tu, wpisuję u góry 21, jedynka, dwa miejsca po przecinku, więc 2, 0. I mam kreskę ułamkową, to co po przecinku 4, mogłabym wpisać 0, 4, ale to bez sensu, nie trzeba. 0 po prostu jest bez sensu, bo 0, 4 to jest to samo co 4. Wpisuję jedynkę, może nawet nie trzeba, tylko nie powinno się. 2 miejsca po przecinku, więc 2, 0. Teraz popatrzmy jeszcze, wróćmy tutaj do pierwszego przykładu. Mówiłam, że można skrócić. Tak, można skrócić przez 2. Jak 4 skrócę przez 2, ja tu wpiszę, że skracam, czyli dzielę przez 2 dół i górę, to otrzymuję 2, a na dole 5, czyli 2 piąte. Inaczej 4 dziesiąte w postaci ułamka zwykłego i po skróceniu to 2 piąte. Tu jeszcze mogę skrócić, dzieląc przez 4. W tym momencie otrzymuję 1, 25, 1 25 z 4 setnych, otrzymuję 1 25. Jest to ten sam ułamek, tylko inna forma zapisu. Skracać powinno się, ale nie jest to konieczne. Musicie skracać, jeżeli w poleceniu jest zapisane zapisz w jak najprostszej postaci. Jak nie ma, niekoniecznie trzeba. Teraz zobaczcie. Tu mam dwa przykłady. Jest całość i jest część ułamkowa. Zapisałam specjalnie, nie dwa przykłady, tylko jeden przykład, zapisałam go specjalnie podwójnie. Dlaczego? Bo w zależności to, jakie działanie będę wykonywać, dalej, bo przypuszczam, że będę wykonywać, że to działanie jest mieszane na ułamkach zwykłych i na ułamkach dziesiętnych, bo muszę wtedy sprowadzić do jednej formy ułamków, to w zależności, jakie działanie będę wykonywać, to do takiej postaci mogę sobie to sprowadzić. Jak będę wykonywać dodawanie, to najlepiej jest sprowadzić, żeby była postać liczby mieszanej, tak? Czyli żeby mieć całość plus część ułamkową. Stawiam kreskę. Całość, czyli 4. Tak, duże, tak jak tu przed przecinkiem, tak w ułamkach zwykłych jest to duża liczba z przodu. 4. Siódemkę przypisuję, tak jak jest, wstawiam jedynkę i jedno miejsce po przecinku, czyli jedno 0. Teraz, jak ja bym miała wykonywać na przykład, powiedzmy 2/5 razy 4,7, to w takim momencie lepiej jest to zapisać w postaci ułamka niewłaściwego. I tak też można. Przechodząc z ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe. I tak, po prostu całe to, tak jak leci, wpisuję u góry, czyli 4,7 bez przecinka, a więc otrzymuję u góry 47. Na dole wpisuję jedynkę, tak jak zawsze wpisywałam, jedno miejsce po przecinku to jedno 0. I w tym momencie tu 2/5 razy 47/10 już mi ułatwia sprawę, bo już nie muszę zamieniać na ułamek niewłaściwy, ale to myślicie. Oba sposoby myślicie, kiedy Wam to jest potrzebne. Oba sposoby są poprawne, Wy wybieracie. Możecie też zamieniać tym sposobem, który jest dla Was łatwiejszy, a potem dążyć do tego ułamka zwykłego, czyli albo do liczby mieszanej, albo do ułamka niewłaściwego, w takiej postaci, jak Wam jest potrzebna. Zróbmy jeszcze przykład. 147 i 2/100. Jak to zapisuję? Znowu zapiszę na dwa przykłady, na dwa sposoby. 147 i teraz część ułamkowa. U góry jest tutaj 0,2, czyli u góry 2, na dole 1, 2 miejsca, więc 2, 0. Albo drugi sposób zapisu tego, 147 i 2/100, to wpisuję po prostu taki ciąg liczb, cyfr, jak tu jest, czyli piszę 1, 4, 7, 0, 2, wpisuję jedynkę, dwa miejsca po przecinku, więc 2, 0, w postaci mieszanej, w postaci ułamka niewłaściwego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.